wanted obviously to take the 3 points, to go back Chelsea with 3 points. I think it's a bad feeling after the game, but also we had a good reaction. This is the positive point of the game, but we knew exactly how they will score. We worked at the training on that, and we conceded this goal. So this is the one of the problem, but how I say, we react very well in the second half. We stay positive, stay together, because in the past when we receive a goal, it was difficult for us to come back, but today we proved that we can do it. We just stay together. The game was not done, 45 minutes, so this was the speech. Of course, it's like we play at home. Tylko remis, tak trzeba powiedzieć, chociaż z drugiej strony trener mówi, że trzeba ten punkt szanować, ale on w ogóle wam nic nie daje. Nie jesteśmy zadowoleni z tym, bo musimy po zwycięstwa iść i jak zagramy tak jak w drugiej połowie, to damy lepszą szansę, żeby wygrać, ale nie, to jest, weźmiemy punkt, ale nie, to musimy walczyć drugi mecz i następny mecz musimy po 3 punkty pójść. Druga połowa w waszym wykonaniu oczywiście była lepsza, ale tak analizując tylko sytuację, to puszcza 2 razy trafiła w słupek, a w tych klarownych okazji poza powiedzmy główką Bartka Kwietnia zbyt wielu nie mieliście. Nie mieliśmy tyle. Może ten trojak poprzeczkę, ale nie, musimy naprawdę dużo lepsze szanse z create zrobić, ale zobaczymy jak to było w tym tygodniu, popatrzymy na film i zobaczymy jak lepiej możemy następny tydzień zrobić. 4 mecze do końca, nadal w strefie spadkowej. 2 mecze domowe jeszcze pozostały, 2 wyjazdowe z drużynami walczącymi o Mistrzostwo Polski. No tak gdyby na zimno, na chłodno zastanowić się, to trudno szukać punktów generalnie teraz. No, z Piastem i z Ruchem oczywiście ktoś może powiedzieć, Korona jest w stanie to zrobić, ale wiele już razy słyszeliśmy, jesteśmy w stanie wygrać, tylko nic z tego nie wychodziło. No, gramy 1 mecz, to popatrzymy teraz na następny mecz domowy. Dla nas to jest bardzo ważne, dobrze gramy w domu i mamy wsparcie kibicy, to idziemy, każdy mecz jest finał dla nas i tak będziemy do końca.